RB, LB, a ten na dole masz, to masz do bicia. Czy tam z łuku strzelania. Tak, jakaś bitwa tu była? Podskok. Y, to dobra, damy na... Podskok ja mam na B. Tak, ja też. Nie mam domyśli, nic nie ruszałem pod tym względem, więc pewnie będziemy mieli tak samo. O, człowiek z wąsem je zawsze do tyłu, już mnie motyką będzie napierdalał. Siad do autobusu człowiek z wąsem na głowie. Dobra, jakie plany tam na dzisiaj mamy? Przeżyć zimę dzisiaj. No i widzę, że tutaj są jakieś potrzeby mieszkańców, więc zapewnimy potrzeby. A czekaj, a jak się wychodzi... Aha, tutaj pewnie. Nie, jak się wychodzi do... A już widzę, dobrze. Bo jeszcze nie wiedziałem, jak do tego menu wyjść, wiesz, do tych zarządzania i tak dalej, ale już widzę. No to tutaj... tym z lewej strony. Tak, już. A ten środkowy coś jeszcze robi? Nie. Nie. Dobrze. A, to jest od tego. A w prawo na kwadraciaku masz postać, nie? Czym? Tak, 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 tak. Tutaj się wybiera. Jeszcze będę się musiał uczyć. Ale damy radę. Jeszcze mam te przyciski pod, no, tutaj przy samym padzie takie te. No wiem. Dodatkowe te, więc też jeszcze nie wiem. Czekaj, aha. Ale w ogóle one są konfigurowalne u ciebie? Wiesz, powiem ci szczerze, jeszcze naprawdę nie miałem kiedy dobrze usiąść i tego pada poznać. Tyle co jestem tylko na live'ach, to siedzę przy kompie. You look lovely. Dobry dzień wszystkim, z tej strony Adam z kanału Simulation Games Geek. Zimowa pora u nas w grze, na zewnątrz upały, także chłopaki, nieźle nam się tutaj teraz złożyło. Witam serdecznie, bo oczywiście jak Medieval Dynasty to jest i Rafik85 z kanału Rafik85 Games. Cześć Rafik. Siemanko, witajcie, z wąsem jest chłodniej. Z wąsem jest chłodniej, to cieplej, tobie będzie cieplej tutaj. Witam również Damiana z kanału Damian na Przegubie. Cześć Damian. Cześć, cześć Adam, cześć, witajcie. No i witam również oczywiście Pawła. Nie wiem, mogę powiedzieć tak, jak jesteś Paweł na tym, wszędzie widoczny jako Paweł B, czy Paweł, no wiadomo. Tak, jak... masz. To wiem, witam cię Pawle. Pawła Brzezińskiego witam. Z kanału bez kanału. Z kanału bez kanału, tak. Gościa wszystkich tych kanałów. Witam, witam Maćka i witam wszystkich, którzy tam oj, gdzieś... sorry. Co tu się... Mua. Nie wiedziałem, że to ma taki zasięg. Co to się odwatykaniło? Rafik zabił Pawła. O ja pierdziele, dobrze się zaczyna. Słuchajcie, witam bardzo serdecznie Maćka. Ile tu ma taki zasięg, serio? Jeżeli jeszcze jest tutaj Maciej. Wywaliłeś mnie aż do wioski. Gdzie do wioski? No w wiosce jestem. Jakim cudem? No bo jeszcze nie poszedłem spać, więc... A to w domu powinieneś się chyba zrespić. No, no właśnie nie. Pawełku, kubraczek sobie ogarnij. Dobra, ja tam nie barznę już. Ja już ten, z Beren Grylsem się pokumałem. Dobra. Ja idę skończyć tego NPC-a. Dobra, a ja zaraz tutaj spróbuję ogarnąć tutaj, co nasi tutaj mieszkańcy chcą. Ja dziś właśnie tak jako pierwszy raz będę grał, słuchajcie, na padzie. Także dzisiaj taka jest premiera mojej gry na padzie w tym tytule, więc nie śmiejcie się ze mnie. Będę próbował to jakoś ogarniać. O, widzę, że jakieś umiejętności mi doszły. Nie, to nie umiem. Dobrze, umiejętności. Jeszcze muszę się... Kurde. Muszę się nauczyć tym operować. Jak się tu zatwierdza? Nie. Dobra,
Aha, dobra, już widzę, tak się przełączam, okej. Okay. Wiedza o rolnictwie, uzdolniony rolnik, ostrożny rolnik. Kurczę. A, to jeszcze nie chcę wierzchowca przywoływać, bo nie mam wierzchowca. Najwolniejsze psucie się narzędzi rolniczych. O, to mi się przyda, dobra, to ja sobie tego zwiększę poziom. Tak, dobra. A, jeszcze jeden mogę. A co wiedzę? 5 czynności rolniczych. Dobra, niech będzie też. Dobrze. Mamy dziennik, mamy... Uuu, jakie fajne znalezisko. Znalezisko. Kurde, coś... Jak się... To mogę tak przełączać się? Mogę, dobra. Będzie prościej tym... tym kursorem niż Joyem. Dobrze, to teraz tak. Tu mam... tak się rozwija. W drewutni brakuje im narzędzi. W drewutni potrzebują siekier, czyli musimy zrobić siekierę. To już widzę. Brakuje w chacie rybackiej. A, trzeba zrobić, wiem co. Włócznie. W stodole brakuje im zasobów. No to tu wiadomo, że będzie brakowało zasobów. W hodowli zwierząt jest brak zadań. Okej. Okay. Czy na pewno siekiera w kuźni? Też jest brak zadań. Dobra, to zobaczmy. Bo jest kowal. Co mam dać temu kowalowi do roboty? Bo ja nie wiem, jakie mamy... Rafik, ty tam ostatnio coś kopałeś. Znaczy ja cały czas chodzę po ten, do kopalni, żeby wydobywać, bo na razie... Co? Co? Miedź. No. No właśnie, czyli co? Miedź albo nie miedź. Czyli sztabkę miedzi? Znaczy, póki co na razie nie mamy z czego robić jeszcze. Aha, bo tu w ogóle... Dobra, bo ja... Nie mamy takiego stałego zasobu. Tutaj wiecie co, ja się na myszkę tak przerzucę, bo to mnie trochę już drażni. Ale nie widzę kursora teraz, a rzecz ty kurde. Dobra, jeszcze raz, kuźnia. To... Tam poprzednio chyba mówiłeś, że nie mamy umiejętności na pracę w kopalniach. Tak, coś tam było. No. Tak, bo nie mamy, natomiast wiesz co, tutaj w samej kuźni chciałem tutaj, ale widzę, że tu ja nie rozumiem trochę teraz tego, tak jest brak zadań, a bo tu nie ma, ale tu nie ma pracownika, to po cholerę on mi tu krzyczy, że jest brak zadań. Dziwne, dobra, nieważne. Wyjdź, to jest powrót by, dobrze. Szwalnia też nie ma tutaj zadań. Czyli co, muszę stworzyć po prostu siekiery. I tylko, że nie wiem, czy będziemy mieli z czego zrobić włócznie rybarską. Kurde, już się pierwszy dzień kończy. No. A już? Ja pytam się występowania w rąk. No dobra, to idę trochę siekier porobić. Mamy coś w tym, w magazynie? Pozdrowienia na Foxa, ta leży mi teraz pod nogami. Nawet nie mogę się. Swoich kopyt nie mogę wyprostować, bo mi wlazł pod biurko. O, reputacja dynastii. Damian coś odmalował. No tego, NPC-a. Brawo, ty. Nie, to tu... drewniana motyka. Na pewno potrzebujemy kamienia i... kamień, jest kamień. Dobra, biorę wszystkie. Przenieś stos. Dobrze. Pyk. I patyki. Dobra, to ja wracam, bo mam trochę mięsiwa skór. Okej. Teraz tak. Teraz będziemy robić siekiery. Teraz muszę się nauczyć, jak się robi siekiery tym. Czym się ta... A, tutaj, dobra. Już wiem. RB. Tak, stwórz więcej Y, pyk. 7 siekier. No to już, robimy siekiery. Zabiłem wilka ogólnie. Nasz bohaterze. I dzika. I dzika? No. Kurcz. Teraz tam. LT.
No dobra, a ja bym chciał... A jak przejść na drugą kartę teraz? Sorty, przedmioty, kategorie... Znaczy jak na drugą kartę? No, żeby do swojego tego teraz, bo tutaj widzę, że mam tak. Mogę się poruszać tylko po kufrze, po magazynie, a no, nie mogę... mi u góry. No, ale jak przejść na ten drugi? Jak no tym, triggerami. No nie mogę, ale coś, dobra, już widzę. Okej, okay. Dlatego mówię, ja się będę dzisiaj uczył, więc... Spoko, jak co to pytaj. Bo Paweł jeszcze chyba na padzie grasz, nie? Ale nie w tą grę. Aha. Gdzie są siekiery? A w które grasz na padzie? Głównie Construction. No też się fajnie gra. Construction, powiadasz? No, teraz jest taka promka na Construction. Czemu ja jestem przeciążony? Halo? Dobra, zdupcam, bo tu są wilki. Bo jeszcze gnój tutaj przerzucimy. Przenieś stos. Kamienie przerzućmy. Dobra. O, skóry mogę tu zostawić. No, kimi. Aha, ziarno, pszenicy, to wszystko zaniesiemy do... Nie tu, gdzie jest wyjście? Tu jest wyjście. Oczywiście jakieś pozaki by trzeba było zacząć odblokowywać. No, to. Pieniądze trzeba by zacząć zarabiać. Ja już zarabiam. Co ty robisz? Nawet znajduję. No mówię... Pokazuję wąsy dzieciom, wiesz, za opłatą. Kurwa, a to jest w ogóle... już z bonusem. Dzik mnie goni. To go zabij. No już... Zabił mnie. A, ciebie zabił? No. No to szybciej będziesz w wiosce. No, dokładnie. Teraz tak. Szybki sposób na zrespienie się w wiosce. Z tego, co mi się wydaje, przy zabiciu to jednak się coś traci z ekwipunku. Nic nie straciłem. To zależy chyba co, bo ja już nawet na solek grałem, to też zauważyłem, że przykładowo płody miałem 10, po zginięciu było ich mniej. Dobra, ja daję tu mięsiwko. Zjemy coś. Nie no, 30, bo 5 sobie wezmę. Idziemy teraz się napić. Skórę też zostawię. Rafika, ty z tego jakiś chmiel zebrałeś? Jeszcze nic nie zbierałem. Ani z żadnych jabłek, gruszek, nic. Mhm. Ziemniak, no aha, wodę. Wyszło szydło z worka. Dobra, to mam. Upolowałem trochę mięsa. Dobra, a co tu jest zarządzaj? Że tu się, kurde, to... Tu się. A czemu Wojsława ma brak zadań? Zaraz zobaczę. A, no czas, czas wolny ma. Aha, ty jesteś demon teraz, dobrze. Dobra, czas wolny ma. No tak, wieczór jest, no to. Damian, to by przez 24 godziny doby tych ludzi cię mierzył. Jak ten? Jak Jan Paweł z tych... z Adam Czyszy. Bo czeka zimna woda. Dobra, jutro trzeba iść. Jakieś zadania zobaczyć, czy są. Dobrze. A na razie też trzeba by coś zjeść. Niech ja już kładę do wyra, już tutaj kobita leży, to położę się obok. Aha, bo ty też sobie coś tam nagrubałeś. Nie, przez wodę przechodziłeś. Przecież, kurde.
Czekajcie, ja sobie jeszcze zrobię coś do żarcia na szybko. Ja sobie jeszcze mam piwko 500 metrów. Ale bezalkoholowe. It sure is. Jak mi się jutro nie chce do roboty, panowie. Ten na jutro masz, Damian? Robota? Nie, ja dopiero w poniedziałek idę na 15. A, to ty jeszcze do niedzieli jesteś wolny elektron. No, ale mam jeszcze parę rzeczy do ogarnięcia, także wiesz. Jakiś opuszczony obóz widzę tutaj. Mija. Nic tam nie ma. Włócznie tylko miedziane ukradłem. A byłeś teraz? No. W tym odcinku teraz, obecnym. Wybra, panowie, kurde. Tak, tam są te dziki niedaleko. Już. Nie wiem, tu dzików nie widzę żadnych. No to poczekaj. Okay, Rafik, nie pyskuj. Dobra. Do seksu, Rafik. Ja jestem daleko, ja mam 400 metrów. Marecki, jutro się mogę spóźnić do późna i tak będę siedział. Kurde, u mnie w domu Bernadetta? Cześć, Marecki. Już pójdziesz spać, jak ja będę wracał do domu. No może aż tak źle nie będzie. Chociaż Marecki o 19 chodzi spać, więc dziwię się, że jeszcze jest, jeszcze nie śpi. Marecki o 19? No, no wydawało mi się, że o 22. Nie, on no, no, to na dobranockę chodzi. To w piątek o 22. Wiesz, on to... Rafik, jakie ty masz ruchy? On jeszcze smerfi, ja mam, idzie spać. Ja mam 60 kilo tego bagażu. No to weź sobie wózek. Też tyle miałem. Aj, dlatego przed dzikiem nie uciekł. No tak, dobra. Trzeba było dzikowi dać jeszcze. Dobra, już mam. To może by puścić dzika za Rafika. Dziękuję, nie chcę. Na razie to króliczki mnie tu gonią. A, te króliczki, co tam. Łapką postukają. Dobra, już widzę mostek. A, czekajcie. To ja jeszcze czekając tutaj zrobię jedną rzecz. Pyk, włączę. Nie ma niestety. Ja muszę ten sobie wąsko... jakoś zdrowie poleczyć. Ten wąsko zatyka. I need more clothes. Or some fire. A, czekajcie, zrobimy to tutaj. Ty, Rafik, będziesz miał zakaz chyba chodzenia do 100 metrów, no. Przed 20. Jak dziecko, musisz być w granicy ten, no, zasięgu wzroku po 20. Założymy taką elektroniczną ten bransoletę na nogę, 100 metrów, koniec. Wioskę już widzę. Oj, będę cię wspierał duchowo, kładąc się w głowę na miękkich podłużach. Siemarek. Siemanko, Arkadiusz. A ja cię będę wspierał w piątek, bo w piątek mam wolne. Też was będę wspierał w piątek. No, ja w piątek nie idę do pracy. A kiedy dali ci wolne? Sam sobie wziąłem, bo mam jeden plan, ale to w ogóle w piątek od razu taki już trochę zdradzem będę... Mam żeby nadzieję, nie zdradzać. Będę fajny materiał, mam nadzieję, nagrywał i mam nadzieję, że coś fajnego z tego materiału wyjdzie. Na razie nic nie zdradzam, ale w piątek jest fajny plan i też bardzo związany z tym kanałem. Plan na hit. No, może bez przesady hit, ale... A jest coś innego. Ale liczę fajne potem z tego z piątkowego spotkania fajne wynieść, jak to nie wiem, jak to ująć, korzyści będziemy, dla kanału. A czyli będziemy pić wódkę w piątek. No dobra. I to będą korzyści dla tego kanału. O, doszedł. Tak. Chłop doszedł. Rafik, długo dochodzisz. Dobra, dochodzę, już jest. Ja biegnę do tego, do wioski. Dobrze. To ty biegnij do wioski, ja tutaj ogarnę co nieco. No to idę teraz tak, do zarządzania. Już jeden swoje chrapanie nagrywał na live. Albo to jeden. Albo
Dobrze, ale czekajcie. Drewutnia, tu powinno być już narzędzia. Drewutni. Już zrobiłem siekiery. Jeszcze pokombinuję z tą włócznią rybacką. Oj, zimno kurde dzisiaj. Pomimo tych czap i tych kurde kubraczków. A ja nie mam. Cześć Jarku, witaj Jarku. Nowy poziom produkcji. Czekajcie, to ja tu muszę się zastanowić. Włócznia rybacka, to czekajcie. Kurde, jeszcze nie pamiętam, gdzie to się... A, tu, dobra. Tyk. Rękodzieło. O, rękodzieło będzie. Będzie rękodzieło, panie. Nie ma, kurde, to nie wiem, gdzie jest na razie włócznia. Może tutaj gdzieś w warsztacie. Tu jest warsztat? Ale fajnie jest zrobione, bo teraz stoję przy ognisku i faktycznie się ogrzewam. Drodzy Państwo, drewniane bronie, kamienne, a może tu? Dobra, jest coś. Nie, rybacka, dobrze. Lniana nić, dwie kłody, dwa kamienie. Mamy jakąś lnianą nić? Wiecie coś o tym? Te patyków nie ma. Dobra, pany, mamy wiadra? Dwa kamienie i wiadra? No. Winny chyba być. Robimy. Czyli w piątek będzie jeden z tych dni, to Adam nie zaśpi do pracy, jak ty. Bo jest tak, 13 monet i 112 reputacji. Drugie jest upoluj 4 wilki i to jest też fajne, bo to jest 450 monet, 140 reputacji. Drewniana motyka, 70 monet, nie, 70 reputacji, 65 monet i 5 borsuków. Ja na te borsuki nie poluję, pierniczę. Dobra. Zobaczymy, ile zarobię za moment. No to biorę wiadra, biorę motykę. I co, wilki brać? Dobra. Wiesz, no to na wilki popolujemy. Rafiku? Nie, to nie jest Rafik, to Paweł. Przepraszam. No. Tyłem stałeś i wąsów nie widziałem. A, no dobrze, spoko. Mogę na chwilkę tutaj do tego, do stołu dojść? O, dziękuję. Bo chciałbym zrobić włócznię rybacką. A, jeszcze wróć, kurde, widzisz, wygoniłem cię, Paweł, a jeszcze się nie... To były dwa kamienie, czyli mamy... Czyli cztery muszę wziąć. Cztery, jeszcze jeden. I lniane nici dwie. Dobra. Siedem motyk, to jeszcze sześć motyk potrzebujemy. No zaraz zrobię. To jest 6 kłód i dużo patyków. Wiadra motyki. To patyków nie ma niestety. Trzeba pozbierać. Dobra, ja idę wilku szukać. Dobrze. Ile tych motyk? 7. Muszę sobie zaraz tutaj oznaczę. To masz 7 kłód i 30 patyków. Gdzie są te włócznie rybackie? Jest. Jak wilk wygląda? Tu jest wilk. Dobra, to już jest wilk. A jest tu coś bliżej? Mamy to. Teoretycznie. To ja lisa nie chcę. Dobrze, to się zrobiło. W stodole. Dobra, idę polować na wilki. Można zanieść im gnój, niech robią gnój. Znaczy nawóz. O, to ja im po prostu zaniosę. A to tutaj jest gnój przecież. Kurde, nie, muszę się nauczyć, gdzie jest gnój. Jest gnój. Fiu, fiu, słuchajcie, ale tego gnoju mamy. O, ja pierdzielę. A, to są te wilki tutaj, dobra. Wiecie, ja tego nie wezmę na raz. Potrzebujesz?
kogoś? Do noszenia czegoś? Czekaj, bo na razie mam 23, jeszcze 10 kilo mogę wziąć. To wiesz co, to jakbyś przyszedł. Dobra. Gnój. To tą resztę gnoju jeszcze mam. Tak, jeszcze 10 kilo wezmę. Chociaż nie, może wystarczy. Czekaj, wystarczy. Dobra. Nie, już nie musisz jednak. Dobra. Co tu się dzieje? A Adam, a jak chcesz kucnąć, to wciskasz prawą gałkę. A dziękuję. Paweł, co ci się stanęło się? Jak to co, jak zazwyczaj ginę. Okay. I zdaje się, że już wiem, co się dzieje. Marzniesz. No. Nie, straciłem chałupę. Dlaczego? No bo ta moja chałupa jest już chyba zajęta. Przez kogo? Przez kogo? Przez pracownika. I dlatego mnie wywala do miasta. Czyli co, wtedy co Pawła nie było, to coś się takiego sprawiło, że pracownik Pawła Tak. Już z domu? No. Może. Dobra, to zaraz zobaczę. To zaraz ci jakąś chałupę to ogarniemy. Nie, spoko. Paweł widzę lubi. Nie. Zaraz zobaczę, co tam zaszło. A, właśnie, ja wtedy wspominałem, że drzwi były wyważone. A coś było, no. dobra, to... Dobra. Czekajcie, czemu w tej skrzyni jest lniana nić? Trzeba do magazynu stąd wziąć. To. Worki tu się przydadzą. O, i ziarno żyta też tutaj zabiorę stąd. I ziarno to ja tam przeniosę do tego magazynu na polu. Wszelkie ziarna. I tu jest jeszcze liście lśniane, dobra. To się bardziej tu na razie przyda. Dobra, co my tu mamy? Połóż się na zimnej powierzchni, to zobaczysz. Widziałeś, co ci Marecki napisał, Damian? Tak, widziałem. Ale ja tylko się zastanawiam, skąd to Marecki wie. Bo dostał już wilka pewnie. Pewnie doświadczony w temacie. Dobra, mam jednego wilka. I zaraz będzie mieć drugiego wilka. Dobra, ja mam dwa wilki już. Ja tu wzięło się. Dobrze, ja tutaj ogarniam. Okej, idziemy dalej tu. Teraz tak, w stodole. Co oni tu mają? Paszy nie zrobicie, dobrze. Ziarna żyta też nie zrobicie, ale możecie zrobić nawóz z gnoju. Kurde. Tu. Jak to ustawić? Zwiększ. Aha, to jest O i X. Dobra, to tak się ustawia. No to nie. Może ktoś zrobić te? Co? No te wiadra i te motyki, czy co tak, to tam? Tak, ogarnę tutaj rolnictwo i się za to zabieram. Także spoko, Damian, już. Że tutaj teraz tak, w tej szopie chyba będę musiał w ogóle zabrać tego debiluta. Dobrze, zobaczmy co z tymi mieszkańcami. Wyszło nie halo. Kurwa, zabił mnie. Faktycznie. Co? Coś tu. Tylko który to... Trzeba opisać w ogóle Pawła dom. No przecież mój dom był ten przy... Był opisany. Ale nie, ja nie widzę go, że tutaj opisanego, bo jest ta chata wuja właśnie... Dama, wuja jeszcze Maro, który się wypiął na nas po prostu. Wuja Rafika i szlachta nie pracuje, czyli Damian. No to ja. I ja miałem ten tutaj, gdzie jest ta tarcza. To weź go opisz. Możesz go opisać? Tak, żeby go miał po prostu? Żeby tutaj był oznaczony, nie? Gdzieś... Inny gracz zarządza teraz wioską. No,
Ale nie, tam nie opiszesz. Musisz na swoim domu opisać. Przy drzwiach. Przy drzwiach. Tabliczka. No. No i właśnie jak to klikam. No. Zarządzaj, dobra. Mały, prosty dom. A gdzie się to teraz opisuje? Mały, prosty. Jestem łowca wilków, sumariat. Dobra, te motyki, tak? Trzeba ogarnąć. Czekajcie, bo się nie wyznaję. Okay. Siedem kłód i 35 patyków. Dobra. Bo ile ich jeszcze? Aha, bo ja sobie wezmę od razu tu te zadania. Tu. Nie tu. Okej, okay, śledź zadanie. Pyk. Jeszcze 7 drewnianych motyk. Dobrze. Trzydzieści pięć patyków. A mam jakieś patyki? Jeden patyk. Mało patyków. Właśnie nie mamy. No dobra, to muszę się pobiegać. Za patykami. O, zginąłem. Tu się jakoś przybliżało obraz. A, tak się przybliżało, dobra. A czemu zginąłeś? Wilki? Nie. Od zimna pewnie. Od zimna, no. A dzisiaj jest faktycznie wyjątkowo zimno. Ale jeszcze mam dwa wilki do upolowania, także. Ale tam coś w żarciu chyba będzie na zdrowie. Tak mi się wydaje. Mam jakieś te babki lancetowate, czy coś tam. Już prawie mam te patyki. 32. Dobra, 34. 7 kłód jeszcze. Były gdzieś te leżące kłody. A dziękuję, Maćku, już przekazałem. Nawet poszedł, już wyszedł mi spod nóg. A nie, nie ma tutaj kłód. A nie, są jakieś. A gdzie był? Jest, dobra. Jak chcę siekierę. Muszę napić. Chyba ja też się już marznę. Tylko o, jednego wilka mam na szota jeszcze, tylko także będziesz szota? No dobra, opisałem swój domek. Dobra, zaraz zobaczę i tam spróbuję. Ale obawiam się, że niestety będziemy musieli wybudować jeszcze jeden dom i przeprowadzić tamtego. To znaczy, zajął menda jak jakaś. Jak pewnie będziemy budować swoje domy nowe? Te większe, największe, jak będę już dostępny. Pięć. A i tak trzeba wybudować, wiesz, bo Paweł nie ma teraz gdzie mieszkać. No tak, tak, zgadza się. No ale tam kłody, to wszystko jest, to można budować. Tak, dokładnie. Ja co ginę, no to się odradzam w mieście. Miastowy. No.
Ale dzisiaj naprawdę zimno. No dobra, to ja idę do miasta. A ty, Rafi, co robisz? Ja w kopalni siedzę. Zobacz, Damian, jak się Marecki obudził. No, o szocie tylko powiedziałem już, chłop. Ktoś powiedział szot. Dobra, to ja lecę za Marecki, to nie był szot, tylko to był szok. Nie, bo to na szota powiedziałem. Co, Adam, idziesz zanieść? Te motyki. Bo to do Derwana, nie? A tak, nie wiem do kogo. Do Derwana, no, no, no. Panowie, jeszcze tydzień, ja zacznę urlop. Także ty, Damian, wrócisz? No. A po tygodniu ja pójdę. No i spoko. I też się będę byczył nad jeziorkami. Ja powiem ci, Damian, że tak, ale tak pozytywnie ci zazdrościłem, kurczę, bo naprawdę polskie jeziora są piękne. Nie, no fajnie, bo naprawdę ja tak odpocząłem. I need more clothes or some fire. A to Marecki, ja mogę powtórzyć. Za tydzień idę na urlop. Jeżeli nie słyszałeś, to naprawdę powtórzę. Jeszcze raz mogę to powtórzyć. Marecki urlop nie dostanie. Niegrzeczny był. Śpieszmy się kochać motyki, tak szybko się tępią. Już. Jeszcze wiadra i te. Wiadra. Wylej już te pomyje, tak? Dostarcz. Tak. Dwa wiadra, dobra. No to się zajmę wiadrami już. No ja tymi. Nie wiem, co chłopaki robią, ale tylko zobacz, Damian, my tutaj zapierdzielamy na... No nie, przepraszam, ja też robię. Na ten, ku chwale naszej wioski. Ja też pracuję, kurde, tylko że w mieście. Ale zobacz, jakie poruszenie wywołałem. Dobra, tak. Wszyscy pracują. Widzisz, co trzeba powiedzieć, ja robię. Ja. No właśnie, ja jagód nie ma. Ja wolę. No właśnie nie ma, powinny być. Ja wolę. O, jak w tym. Teraz jak w GTA. Jedynka, dwójka. Tylko nie można dalej oddalić. Nie, mów Marecki, poważnie. Ale dziękuję za dyszkę, bardzo dziękuję. Kurde, jest. W kopalni powinno być ciepło, on cały czas marznie. Nie jest ciepło. Weź sobie tą pochodnię i już nie będziesz marzł był. Kurde tu. I should better warm myself up. Idę się jeszcze napić. Zaraz te wiadra ogarnę. Wiadra to w warsztacie chyba były, nie? Do ogarnięcia. Tak, chyba tak. Dobra. Już, nie lękaj się, niewiasto. Puszcz. Nie, to będą drewniane bronie, narzędzia. Nie, nie ma. Tutaj nie ma, a tutaj na kowadle też chyba nie. Kurde, nie wiem, gdzie te narzędzia w drewnu. A może tu? Gdzie w warsztacie może? Warsztatowe. O!
O, są narzędzia. Deski, dwie. Dobra, to idzie, lecimy po dechy. Bo desek mamy w ciul. No, a ja się wyleczyłem. Teraz sobie strzamę mięsko i idę polować dalej. Deski. Gdzie są deski? Aha, tu. Cztery. Ja zrobię. Ile mam pochodni? O, tyle chcę. Kurde, ściągnąłem sobie film na telefon i co 10 sekund mi go zacina. No co ja ci mam Areski powiedzieć? No jaki masz telefon? No to taki... Tak, jakie filmy, takie zacięcie. Nie. To nie wina filmu, tylko telefonu. No na pewno. Tak, tego się trzymajmy. There's a real nip in these. Co to się stało? A, nowy poziom produkcji. Dobra, lecę do wioski. Zaraz oddam te wiaderka. A tylko dwa od razu zostawię w magazynie. Będzie na przyszłość. Bo nie potrzebujemy tylu. Adam Zbaut. Gdzieś tam wiadra były. Wiadro. Dobra, mamy. Biegniemy. Do Derwana. Ale on jest pazerny, zobaczcie, kurde, ten Derwan. No jest, nie? Ruszaj tam. Chodź tu. Chodź tu, ty kurde, ty pyska. Już do mnie. Chodź tutaj. I co, na kolanka? Coś ty za takie szczekanie? Wiesz, jak szczeka, to dobrze, ale jak już mówię, ma przestać, to już ma przestać. Już usłyszałem, że ktoś się zbliża, jakiś wróg publiczny. On tak na sąsiada jednego reaguje. Ogólnie ja tu mam jeszcze do zabrania dwa dziki. Ale udzik mnie uniósł. No, tylko pytanie, czy to wina sąsiada, czy Foxik po prostu tak ma. Nie, Fox z tym sąsiadem się tak nienawidzą. Tylko mówimy o czteronożnym sąsiedzie. Ja pierdzielę, no, zabłądziłem. Czekaj, Damian, zaraz pójdę do ciebie, tylko tego Derwana tutaj załatwię. No, tylko ja zobaczę, czy te dziki jeszcze są, jak ja zginąłem. Aha. Czekaj, to on był? No ja słowo daję. Gdzie jest ten Derwan? A, tu sobie siedzisz. Zofia, Derwan. Chodź tutaj. Chodź tu. Ty pyskaczu, ty. No dobra. Adaś ukończył. Dobra, mapa. Mapa. Nie ma tych dzików. Nie ma. A nie, czekaj, są. Wiecie, ty jesteś tym... Tutaj się kręcisz wokoło wioski teraz? No, tak niedaleko. Czy ty jesteś gdzieś koło naszej kopalni? Pewnie... No, bliżej kopalni chyba. Okej. Okay. Ja idę do ciebie. Tylko uważaj tu na wilki. Wilki wam nie straszne. Nie no, właśnie idę polować. Bo jeszcze dwa mi zostały. Kogo mijam? Nie. Mnie? Tak, nie, wąsa mijasz. I don't feel my fingers. Damian, ja jestem około 350 metrów od ciebie. Jeszcze jaki kolor? A skąd ja mam wiedzieć, bo to chyba nie są te same. Żółty bodajże. No ja jestem... Ci Damian powiem... Ma chyba fioletowy. Jak jest Piastowia, to w lewo, znaczy w prawo.
A nie, no od ciebie to w lewo. No dobrze. Ale między Ostoją a Piastowią jesteś? Tak. Taki fioletowy, a czy tak po środku, tak, między tak, Ostoją tak, a Piastowią. Tak. Dobra, to idę. I zaraz ci pokażę, gdzie te dzikie tu leżą. To sobie zaznacz, gdzie będę stał. Gdzieś się zgubiłem, o tu są. Czekaj, już będę zaraz koło ciebie, bo już jestem 150 metrów. No faktycznie. Ale wilków nie będę miał w nocy. No ja zaraz zginę. Marzna. O, słyszę je. Czyli są. O, tu Adam jest. Tam jest koło ciebie gdzieś jeden. A tu jest drugi. Tu jest jeden. A tu drugi jest. No widzisz go, Adam, tu jest drugi. Poczekaj, bo kurde, tutaj nie mam pochodni, a zaraz zmarzło. Gdzie jest drugi? A tu jest drugi, dobra. A ja idę na te wilki polować dalej. Dobra, to ja spadam, bo zaraz zmarznę, okej? Dobra, wzięte. No i super. Do tego mięsiwa trochę będzie. Kurde, mi pochodnia się popsuła była. Jedyne, co robi tutaj tak ten, to że w czasie biegu się nie rozgrzewa człowiek, nie? Normalnie tak. Się poci, a tutaj marznie. No. Dobra, mam dwa wilki. Pamiętam, będziesz ognisko rozpalał, ty nie śpisz dzisiaj w domu? Nie, no jak zginę, to będę spać, no. No bo już cimno się zrobiło. Wiecie, ja sobie muszę zabrać trochę tej słomy. Jakieś patyki. No właśnie zginąłem, także śpię w domu. Czekajcie, jak się pochodnie tu? A nie tu. Kurde, ciągle się nie odnajduje. Dobra. Gdzie jest pochodnia? Dobra, możemy iść spać. Czekajcie, bo ja jeszcze muszę dotrzeć do domu. Ale pewnie zaraz też zginę, bo już mnie... Frosty. Kurde. Zdążę. I to na tym. Na ostatnim zakręcie? Czego mi jeszcze brakuje? Słomy 9. A, no to już zginę. Już zginę. No to Rafik, dawaj tego. Odrodzenie. Co? Bo ty jest 600 metrów od nas, to ty nawet tam w lesie gdzieś pi. Nie, to nie ty jesteś. To jest mój znacznik 600 metrów, dobra. To kładźcie się, jutro wstaniemy i dokończymy misję. No. Dobra. Nie mogę spać. Halo? Słuchajcie, nie mogę. O, już, dobrze. I definitely belong. To ostatni dzień zimy? Nie, chyba. Połowa. Sorki, muszę się podłożyć. Dobra. No to, a można byłoby zjeść. Marek, nie pyskuj. Dobra, woda. A dzisiaj nie ma tak zimna, to może. Jak się kończy dynastia? O, dynastia się odradza.
Jeszcze dwa wilki. Idę skóry zanieść. Jak tutaj wąsaty pan odejdzie? Kurde, dwa fajnie ubiłem. Z dwoma mam problemy. Teraz sesja. Anulowaną nić. To zostawię. Patki gdzie to zostawię. Pióra zostawię. Góry. On też. Już mi. No dobrze. Odcinek 10981. Ostatni. A domowi zrobił się zimno. Kurde, bateria jest tak gorąca? Ale mówisz teraz realnie. Realnie. Kurde, realnie tak. Realnie tak. Czekaj, w pokoju no, mam... 27,2 stopnie. A wybiera się ktoś do Trójmiasta teraz? A tam chłodniej? Nie, zakwitły te. Kasztany. Te w wodzie kasztany zakwitły. Jak to one się nazywają? Nie bazie, tylko... Bazie, kurwa, Rafik. O, jak ja was... Nie mówię. Algi, tylko jak to się nazywa? Sinice. A, to sinice. Sinice, tak. Bazie, kurwa. Rafik, make my day normalnie. Niemcy? Dobra. Jakie Niemcy? Marecki. Jemu Niemcy zakwitli. Taki jeden krzyczał, że Niemcy go biją, nie? W sensie turyści mu zakwitli. Nie wiem, co robią. Niemieccy turyści, nie wiem, czy kwitną. Dobra, to ty, Paweł, nie masz ciągle tej chałupy? Właśnie sobie buduję. Czekaj, to ja ci zaraz tam pomogę i przeprowadzimy kolesia do tam. Gdzie ty w ogóle teraz jesteś? Chyba, że wolisz tą, co teraz budujesz. No to jest, ja chcę tą, którą buduję. A gdzie ty to ją budujesz? Zaraz za twoim domem. Ty kurde, co za chłop. Słuchaj, miałem taki piękny widok na jezioro. Ja on mi stąd. Ale zrobiłem go trochę dalej, żebyś miał widok. Tupa, ja ty będę... Będę się opalał, normalnie z gołym... Dobra, jeszcze jeden tam. Wilk. Będę widział ten dom. Z czego się robi strzały? Na pewno z piór. Pióra, chyba patyki i kamienie. Ale które jeszcze strzały? No zwykłe, kamienne. To chyba właśnie kamienie, patyki. Patyk, kamienie, pióro. No. Dobra, pewnie pacjentów nie mamy, nie? Jakieś 8 jest w magazynie. Ale w ogóle to ja właśnie zobaczę, czemu nie mamy tych patyków. Tak. Wydobycie. A ta wydobywcza. Czemu my nie mamy w chacie wydobywczej pracownika? Nie wiem. W ogóle jakich zadowolenie? Może ktoś odszedł?
Nie, oni są zajebiście zadowoleni. Przecież my mamy najlepszą na świecie wiochę. No jeszcze raz to. Chyba, że to... Dobra, jeszcze jednego wilka muszę zabić. Tylko już nie miałem strzału. Słuchajcie, bo teraz tak, zmniejsz. Tak. Co może zbierać zimą? Kto to tu przy tym stoi? Ja. To nie ma teraz co zaraz zrobić. Kurde, ciągle się tu jeszcze gubię. Ale to dobra, to w drewutni powinni zbierać nam kurde patyki. Hello. The best goods in the realm. No dobra, jest tak. Okej, wyjdź. Tej. Dobra, to już wiem, na czym świat stoi. W tej pierwszej drewutni zmienimy troszkę. Ale tego domu się nie da zniszczyć. Nie wiem, o który dom ci chodzi. No to co, zacząłem sobie budować? Da się, ale ty buduj sobie, sobie jaja robię. Najpierw, że będziesz oglądał moje, wiesz, moje grube ciało, jak będę tutaj się opalał po prostu nad brzegiem jeziorka. Ty zobacz, zima jest. Ale przyjdzie lato. Pamiętaj, przyjdzie kiedyś lato, a pokłody trzeba biec. Właśnie, ja się miałem jeszcze najeść. Jak mięsko. Miałem się wykąpać. No tak, bo coś tutaj tak czuć. Kraźniki cię poszalają. Dziura odnowa się robi. Dobra, idę jeszcze jednego wilka zabić. Tak chłop biega za tymi wilkami, że aż się spocił. No. Bardzo. Widzę, na polu czegoś brakuje. Nie, deski, nie deski. I chyba w kuźni. Tam nawet nie ma pracowników w kuźni. Tak, jeden. Dobra. To może narzędzi brakuje. Kurde. Dobra, kłonę. Co cię Marecki zaczyna denerwować? Pewnie ja. Że wszyscy mają urlopy, a on nie. O, wszyscy mają mambę. Oj, Marecki, dadzą ci kiedyś urlop. Mam i tak ja. Tak zasłuży. Tak zasłuży. Ale on zawsze zasługuje. Co? Zasługuje. To jest pierwszy obibok na pewno. No. Ja sądzę, że Marecki jest pierwszy, który u siebie w robocie składa podanie o urlop. Marecki, jak reprezentacja Polski. Ostatni składa na urlop, a pierwszy wychodzi. No. Dobra, pan jeszcze jeden wołk i mamy już fajne pieniążki i fajne te i reputacja. Kurde, czym to się tutaj teraz ten? To czym się uderza? A, dobra, już. Ręką. No, to jest takie proste, myślisz, kurde. Takie proste. Hmm.
Dlatego widzisz, Paweł, musisz po prostu zawsze się z nami tutaj spotykać. Bo inaczej możesz dom stracić. No właśnie widzę, że jeden wypad na wyścigi konne i od razu. Tery trzeba było uważać. I zobaczcie, rzucił hasło, zaczyna mnie to denerwować i poszedł sobie. Jak na polskim filmie, po prostu wstał i wyszedł. I could really do with a drink. Po co Paweł poszedłeś teraz? Słoma. Aha, będziesz teraz słomował. No. No dobra, to ja ci już tam się nie wtrącam, bo to już słomy powinieneś ogarnąć. Dobra, ja zerknę na... tutaj. Jest! Brawo. Bierzcie przykład znamiona. Mam cztery wilki. Idę teraz do wioski. Mapa. Źródłem wiem z drona, reszta już znacie. Aha. Jaki film? Strona. A, ja usłyszałem strona. Ale z którego drona? Twojego? No z Mareckiego drona. Marodron. Marudron. 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 Jak ten dron Marecki marudzi tak jak ty, to... Właśnie Marecki trochę mało tych filmów z drona pokazuje. Jestem Maruda Marecki. O, to pasuje. Patrzcie, wilk człowiekowi wilkiem, a kiwi, 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 nie? Ile tam, Rafik, żeś tych dudków zarobił? Ile zarobiłem? Zaraz ci powiem, jak pójdę teraz do miasta. Ale czemu tutaj, kurde, w stodole nikt nie pracuje? Halo? Tutaj, o, ukończono dom mały, prosty. To chyba Paweł sobie Habirę wybudował. Stodoła. Nawóz, no. Proszę robić mi ładnie nawóz. Ale tu trzeba zdjąć. Okay. Dobra. Dobra. To co nam przybyło? To ja może z tej... Czekajcie, tego dobieluta. Usunę stąd. I przypiszę go do stodoły teraz. Gdzie on jest, ten dobielut? Tu. Dobra. Niech oni teraz w stodole się tam pobawią. Brak zadań. Jakie ty byś chciała tu? A, to też można tutaj. Ale zamyślał. Normalnie słuchał roku. Marecki mu się dopiero rozkręcały. No i tak nie ma. Kurde, ja w ogóle kasy nie mam. To może znowu mi wpadło? Tobie wpadło. No, mam 860. No, 860 tylko? No, nie przepiłam. Idę zobaczyć, może jeszcze coś będzie. Nie, na te borsuki nie poluję, piernicze to. To jest takie wkurzające. Ale te szybko poszły, także. Ciekaw jestem, jaka będzie kwota z końcem roku do zapłaty. No za te borsuki, no ale 5 borsuków, to upoluję, no. Nie, ja tego się nie podejmuję. Żem się z wilkami namęczył.
Już wiem, o co chodzi, bo Bogu chwała zaszła w ciążę i ona już nie będzie, kurde, patyczków. Dlatego nam patyczków brakuje. Mało, Rafik, to ty? Tak, to ja. Idę sprzedać rzeczy. To idź sprzedaj. Dobra, dajmy gości Wita, bo on się tu opierdziela. Przypisano. Dobrze. Kamień, słoma, glina. A, to łopaty mu brakuje. Dobra. Dobra, prawie 2500 kasy. Glina, dobra, muszę łopatę. No to mamy już ile? 3300, tak? Mniej więcej. Paweł, ile tam masz grosików? Już, moment, patrzę. Dwie kłody, dobra. Muszę zerknąć do starej chałupy. Nie, bo ja się wypsikałem z tych. Bo to wszystko do Adama idzie, także ja na razie jestem. Ja ci zaraz tam dam, jak coś potrzebuję. Nie, nie potrzebuję na razie. Masz na kino? Nie wiem. Dziewczynę chcesz zaprosić, to ci tak, zaprosi. Na kino, na pewno na kino. Przyjdź tutaj do wujka Adama. Gdzie to są? To są. O, właśnie, marchewkę można zasiać. Ale nie w zimą chyba. Zimą. Zimą? Tak, jest latem zbiór. O, no to dawaj, jeżeli można zimą coś zasiać. Gdzie ja te łopaty? Miałem tam zostawić łopaty. A nie, mam 10 monet, sorry. O, no to będziesz miał, masz już na tanie wino. Ja chyba nie mam nic monet. Jest. Muszę posprzedawać coś. Tak, bo my zaraz będziemy musieli podatki płacić. No. Gdzie to są marchewki? Ktoś ma gdzie jakieś marchewki? Że a to były gdzieś marchewki. Nasiona, Rafik, kurde, ty no. Nie słuchasz. Wszystkie nasiona wyniosłem do magazynu, który jest przy polu. No. Przy polu? Tak, mówiłem o tym. No nie słuchałem, byłem w kopalni. No, ja wiem. Tam traciłeś zasięg. Nasiona marchwi. 12 nasion marchwi jest. Chcesz, to się baw. Gnój też jest. A tu bardziej nawóz musi być, ale też im kazałem robić już nawóz, więc może coś jest w stodole. A mam tego, Rafik. Motykę, to ci mogę tam pomotykować. Możesz. Gnój. Gdzie cię motykować? A tu cię motykować to nie muszę, bo ja już tutaj sieję. Na razie. O. Wiedział Rafik Mak, nie wiedział jak. Czekajcie, bo coś mi tu nie pasuje jeszcze w tej stodole. On ciągle ziarno żyta robi. Dobra, to ja na razie ziarna żyta mamy w ciul. To ja zmniejszę tu. O, czy świnie mamy? No. Jedziemy. Teraz nawóz macie robić, kurde. Parchy jedne. No, świnie to są tutaj już duże. No, takie warchlaczki bym powiedział, olbrzymie. Znaczy są w ogóle, mamy jednego warchlaka i dwie świnki. No, to tak, to... kotlecik zaraz będzie. A, kurde, no, także... Ja tu na razie czekam, aż będą jakieś nowe świnki. A, tylko teraz tak, mamy... Ile mamy żarcia? Kurde, 20 tylko procent. Trzeba jeszcze zadbać o paszę dla nich. A z czego robi się paszę? Z owsu. Owsa. Owsa. A to tak... 13 mamy tylko łowsa. Kurde, muszę się z rolnictwem coś zrobić, bo ja mam zero rolnictwa. Ziarno owsa, ziarno żyta i słoma. Tak to się robi. Dobra, biorę cały łowiec. Idę się napić. Żyto.
A nie, to było... Ja nie chcę u owsa, tylko to jest ziarno owsa. Dobra, muszę lecieć po ziarno owsa, ziarno żyta i słomę. Adam poczuł się niesłuchany, no bo mnie olali. Chcecie wam powiedzieć. Dobra, zrobimy z 10. Bo będzie trzeba zostawić coś na zasianie. Ziarno owsa. Żyta to my mamy w ciul. Ziarno żyta. No to tata wuja Pawła. Zmieniłeś opis, Paweł? Chyba nie. To weź zmień, żebym się potem nie pieprznął. No tu jest jakaś chata wuja Pawła. Nie, ale ta już jest zajęta, więc ją trzeba zmienić z powrotem. Słomę. Zaraz pozmieniam. Pomyślę. Jest słoma. Nie wiem, ile tam jej. Na razie wezmę tak. Dobra, co robimy teraz? Broń czyścimy. No dobra. To idę polerować łuk. Nie, idę tu coś może jeszcze zapolować. Ja robię żarcie dla zwierząt. No ogólnie ta chata, co tu jest, ta wydobywcza, to on tu coś robi? No tam kazałem im coś tam zbierać, ale czy zbierają? Aha. No, skacz. Skaczcie do góry, jak kangury. Tak się skacze. A, tu, B. O, skrzynię znalazłem. Kolejne 60 monet padło. Wypełni. No i 53% jest, dobrze. A ja właśnie idę tu tak też pozwiedzać trochę przy okazji. Może coś się trafi. O, borsuki. Trzeba by trochę nasze tutaj hodowle rozwinąć. Może jakieś krówki, coś? A możemy? To chyba nie też wiem. Jakoś jest. No jest, ja się... Technologia. Pokaż. Rolnictwo. Możemy kurnik mieć. O, jaj. Do jaja. To no. Będzie do kuchni. No na przykład. Chleb. Mamy oślarnię. Na przykład gęsiarnię. No do obory to jeszcze daleka droga. Jak tam zasiałeś? Owies? Tak. Czy tam marchewki? Nie, marchew. Wiem. Rafik zasiał niepokój. Pane, no tylko wiosna będzie jeszcze jeden dzień, tylko tej niedobrej zimy. Dobra, ale wiecie co? Ja bym tu jeszcze wybudował ze dwie, czy nawet trzy chałupy i trochę zatrudnił tutaj ludzi. Na przykład drugą kuchnię bym wybudował. Albo rozwinął tą kuchnię. Kurde, można? Nie można. W sumie to by można było ten magazyn powiększyć też. Albo ten zburzyć. Gdzieś postawić większy. A w jego starego miejsce coś innego. Warsztat, o, kuchnia tutaj. Teoretycznie kuchnia druga by mogła powstać za chwilę, ale jeszcze mamy... O, niewiele nam brakuje. To trzeba poczekać. 500 punktów. A nie, to jest kuźnia, kurde, naucz się jadać czytać. 1500, nie, to nam w ciul brakuje. Nie, to ja się z kuźnią mi się popieprzyło. A było tak blisko. A nie z kuchnią. No dobra, to trzeba będzie drugą kuchnię, słuchajcie, postawić. No spoko, ja zaraz wrócę. Nie, no to wiesz, to nie o to chodzi. Znaczy chcę zobaczyć, czy tu coś jest takiego, wiecie, poeksplorować to trochę. No dobra, to ja już może wezmę faktycznie ten... Nie to, nie to. Słuchaj, znalazłem królika i jastrzębia. O, o.
Dobra, i teraz jak się wybiera... I dzika spierdalam. A nie znam tej odmiany. Co to za odmiana dzika? Kurde, jak tu się... To ciągle zapominam, okay. Za dużo tych. Budynki. Jest żarcie, rolnictwo, produkcja. Jest w ogóle. I don't want to be lonely anymore. A, to dobra, to idziemy dalej. Tu jeszcze nie byłem. A gdzie jest kuchnia? Bizona znalazłem. No są bizony tu. Jest kuchnia. Dobra. Może to żubrówka jest. O, i tu bym kuchnię postawił. Umieść 8 kamieni. Chyba, że tutaj ten magazyn, tak? Ale magazyn to gdzie indziej miał stanąć, dobra. Dobra, gdzie indziej może być. Okej, teraz nie będzie nikt zaglądał do domu. A, jeszcze jeden. Kurde. Ten robię. Kamień. 8. Dobra. 8 kłód. Jakiś złodziej to był, no oni mi śmignął aż. Czego mi by... Dobra, wezmę. 13. Dobra, jelenia znalazłem. Nie jestem w ogóle. Tu coś jest. Co tu kobiety bije? Nikt. Bo tu usłyszałem uderzenie młotkiem i krzyk kobiety, więc... Rafi, pierwsze tak. Słyszałem, ale drugiego to nie słyszałem. Aha, to teraz w ciu patyków potrzebuję, a patyków nie ma. Ja w ogóle jestem. Kogoś wyrzuciłem? Gdzie? A nie. Patyki. Oczywiście, że nie ma. Bo jak Adesy nie uzbiera, to nikt nie uzbiera. Tak, czyli to muszę przejść przez rzeczkę. Nad rzeczką. O, Piotr Huzar. Siema, Piotr Huzar. I Piotr zawitał w nasze skromne progi. Willkommen. Herzlich willkommen. Willkommen, ty dzisiaj miałeś zadanie. Wilk omen. Kaczkę znalazłem i płoć. It's biting cold. O, dzik jest, występuje, to czas dupcać, a nie, bo one w wodzie też pływają. Kurde, i teraz tam, bo nie pamiętam. O. Ja se tu dam znacznik, bo tu coś jest, ale... Ale nie wiem co. Chodzę po wodzie jak ten rybak taki. Wodnik. Szuwarek. Może mu tak coś było.
Zobaczcie, gdzie ja poszedłem w ogóle. O, szczupaka znalazłem. Gdzie żeś ty po nas? O Jezus! Człowieku! Idę właśnie do tego zaznaczonego. Bo wszędzie tam są opisane to jako wioski, a tu nic nie ma, nie? Czekaj, gdzie ty jesteś? O panie. A, tam. W tamtym rejonie to chyba gdzieś jest też kopalnia bodajże. Nie wiem, coś widzę u góry. Żebyś tylko tam na jakichś tych złoczyńców nie trafił. No to staną w ryj. Niech oni uważają. No, nie wiem. To wtedy normalnie się przetransportuje Damian do nas i pójdziemy spać. No. O! Łoś nas zawitał? Do nas zawitał? Złoki łoś? Super ktoś? No. Co ty gadasz? Coś nam przyszedł spierdzielić? Gdzie jest ten łoś? Paweł? Już, tylko się muszę namierzyć. A do nas do wioski? No niedaleko naszej wioski. Ja już myślałem. Nie, aż tak źle nie jest. Nie, to ty tam poszedłeś, gdzie są normalnie łosie. Ktoś tu kuchnię mi wybudował? No. Co za... A ja tu chciałem. No dobra. Dobra, no dobra. No dobra. No i znalazłem tu ludzie. Tylko, że ja zaraz umrę. Nie masz pochodni? Mam. Brawo, Marecki, normalnie jesteś hakerem. No dobra, kuchnię mamy, to teraz trzeba chałupę będzie zaraz postawić ludziom. Dobra, ja zaraz umrę, to tam przyjdę. Nie, no spoko. Zastanawiam się tylko, gdzie tę chałupę postawiać. Tu może jedną postawimy. Ale im to spać, małe. Spać, spać. No, ale nie ma, idziemy spać? Ja już śpię. Nie, no co ty? Górnik też będzie, ale musimy najpierw wybudować miejsca dla pracowników, którzy będą nam przy tym kurniku. O, ty znalazłem jakąś... Damian, do spania. Rób ognisko i spać. A rób ognisko, tucza przed wilkami zdupcać, a nie robić ognisko, właśnie mnie zabił. No to pójdzie spać. No już śpię. Ja już zaraz będę. O taki kawałkiem przeszedł. A tam gdzie byłem, tam w tym czerwonym, to oprócz tego, że są wilki, są trzy domy takie opuszczone. Także coś tam pewnie jest do zgarnięcia. Ale to trzeba iść tam w lato, bo jest za woda za zimno. Chata zielarska będzie następna do odblokowania, widzę. Paweł, kładź się spać. Już. Gęsiarnia. Do spania. Magazyn żywności 2. Na wiosce. Capsztyk. Dobra. Dobra, muszę się zjeść. Się napić. Trzeba się wykąpać. Dobra. No też idę spać. U mnie to jeszcze w domu ciemno. Razem z kurami chodzi. Dobra. Otwórzmy jedną. Otwórzmy drugie. Trzecie okienko. Czwarte. Rafik, wietrzysz? Tak, wietrzę.
A co, duszno było? Kuźwa, czemu to jest zamknięte? Otwórz się. Otwarte. No, także pany tam u góry, w tym, gdzie to było. Jest tam jakaś inna droga? Cholera jasna, mówię, że ktoś mi tutaj zamyka coś. A tędy by szło iść. Tędy by szło iść. Nie no, już tam nie idę dzisiaj. Kuźwa, bo widzę jak zamyka się wszystko. Duchy. A trzeba do kuchni kogoś przypisać. Zabawę sobie urządzili, no kurka wodna. Pany, do kuchni trzeba kogoś przypisać. A najpierw trzeba wybudować temu komuś chałupę. No to przebierzemy szybko. Przybierzeli, dobra. To nie ta pora. Chociaż nie, to ta pora. Jest zima. Gdzie mu budujemy tą chałupę? Tutaj dawaj. Jedną małą, już robię, mały prosty dom, proszę bardzo. A gdzie ty jesteś? Tutaj wiesz co, koło stodoły. A, widzę. A, tylko cholera. To nie tam. Tam się coś nie da. Niestety za duże, dobra, to nie tu. No to idziemy sobie, na razie anuluj. To? Może tu nad wodą. Deweloperka się kłania. Dobra, no to zrobimy tutaj. Ja już tutaj biorę. Czekajcie, którym to się kurde tu. Ciągle się nie mogę nauczyć. Domy. Mały, prosty dom. Marycki też idzie spać, okej. Co? No przecież on to umieść. Bach. Pyk. Jeszcze 6 kamieni. Pyk. Mały, prosty dom. Dobra, idę kamienie. Ale miałem fajny widok. Co nie da się tu? Jakie drzewa tu rosną. Albo za blisko, kamienie jakieś. Tu są kamieni pełno, gdzie ja jestem. To nie dobrze, ja nie mam kilofa. No dobra, niech będzie ten chałupa tutaj. Nowy poziom, przetrwanie. Możemy trochę się potec z tymi kamieniami. I don't feel my fingers. Dobra, to tutaj jeszcze... Dwa budujesz domy, Adam? Tak, nawet mi się wydawało, że ze trzy byśmy mogli... A gdzie jest drugi? Aha, tam gdzie jest. Nie ma, ale gdzieś na razie tutaj, wiesz, szukam miejsca budynki. Domy, o. 8 kudy. Bo się kamieni muszę pozbyć. Kurde, nie to. Gdzie chłop poszedł, nie widzę go. Wiesz co? Tutaj przy polach. Jestem. Rafik, weź ten. No właśnie te. Kłody. Dobra, ja zbieram kamienie. No ja mam kamienie. No to tutaj chodź. Jak są pola, to tutaj wyznaczyłem. Pola. Tu. Chodź tu. O, widzę cię. No. Tutaj są dwa miejsca. A to na dwa nie mam kamieni. A widzisz, mówiłem, że będę tam. Nie, bo 10 kamieni nie weźmiesz. Znaczy nie weźmiesz. Dobra, już nie zbieraj. Masz?
Coś mam. Ile tam masz? Trzy. Ile masz? 3. Na 10 potrzeba. No też mam 4. To ja mam 3, to jeszcze po 2. 4 i 5. Raz. No mam. No to idziemy. Cześć, Agromarian. 5. Siema, Agromarian. Siema, Agromarian. No to teraz jeszcze 7 kłód. Dobra, idę po kłody. Powiem wam, że kłód mamy mało. Ja ci nie odpowiem, Piotrze. Czy tak na tym znam, jak... No trochę się tych kłód zmalało. Dobra, znowu za 7 kłód. Dobra, ja nie osobę. Raczej to nie jest przypadek. Czemu? W sensie, co Piotr pisze. A co on tam pisze? Lecę po patyki jakieś, bo tam raczej nie ma. Cześć, cześć, Piotrek. Cześć, Peter. Cześć, Peter. Siema, Peter. A to chyba dolecieli już. Jaka ocena, Peter, w takim układzie? Dobra, patyki. Teraz ile tu tych patyków? 8, 16, ciul, zbieraj po prostu. 22, 50 patyków. No a ja się utnę drzewo. Będę miał kłody, patyki. Żebym się trafił w to. Do której? Do tej, co teraz gramy? Ona jest bardzo fajna. To tam coś pisze. W ogóle jest robiona przez studio, które jest, pochodzi z Łodzi. Czego nie wiedziałem na przykład. Ostatnio gdzieś doczytałem.
Tak, fotki z plaży pouciekały. Dobra. Bym chciał wyjść z tego domu. Słoma jeszcze mamy w magazynie? No, coś powinno być, mam 70. Słomy? Patyków. Nie, patyków. No to ja po słomę idę. No to tu też trzeba z 70 słomy. Kurde, się skończyły patyki. Chyba nie kładę, muszę jeszcze. Skończono mały, prosty dom. Aha, no dobra. Aż mamy jeden. A gdzie ten drugi jest? O, tu. Czy też w ogóle kłótnie ma? Nie ma. No to nikt nic nie powie. Ja pierdzielę, co za chłopę. Przecież mówiłem. Ja też mówiłem. Ale ja was nie słuchałem, ale to jeszcze muszę rozsłuchać. Zasięg nie doleciał. Dlatego ja se tu wycinam drzewka. Ale mam nadzieję, że nie w wiosce, bo to już ładnie te drzewa nam wyrosły w tej wiosce. No obok właśnie. Wyrosną nowe. I feel famished. Ze trzy tak. Mamy już, Piotra. Już ze trzy. Z jedną co? Jak... Jeszcze nie wiem gdzie. Wioska bezbożników. Same syny szatana. Muszą ścinać to sobie pod nosem. No nie, no poszedłem dalej. Nie, no tutaj kurde ten wąsaty na chałupę nam drzewo spuścił. Już ukończone? Nie. Jeszcze czegoś mi tu brakuje. Ukończono? Tak. Ukończone. Także mamy dwa domy. Dobra, ja zostawię te kłody w tym... W magazyn. Trzy powinny być, bo... A tamten, trzeci też jest zrobiony już? Nie. Ten nad rzeczką? Patyków brak. Ile tych patyków? Dużo. Dobra, ja na razie kłody zostawię w magazynie, ja już powoli pójdę po ludzi. Tu. Jeszcze patyki trzeba. Rafi, ścinaj drzewa. 44 patyki zostawiam w magazynie. No to powinno starczyć. To lecę, Rafik. To leć. A ja lecę do wiochy. Znaczy, tam... To trzeba by też kogoś do tych... No. Na pewno do kuchni. A, do drewutni by trzeba było kogoś. No. Bo tam jedna zaciążyła nam pani. Dobra, jeszcze pójdę się umyć. Dobra, o, jeszcze bym zjadł coś. Dobra, gdzie ten Rafik jest? Gdzieś był.
A jest, dobra. Mam mięso? Kurde, nie mam co jeść. No nic, trudno. Dobra, czym się robiło tego ducha? A jest, już widzę. Dobra, trzy mamy, te już damy, Adam. Super, to ja tutaj już paczam. Tylko patyk. O, snowida. Dobra, snowida biorę. Pióra oddam. Łomę mam, czyli jeszcze potrzebuję patyki. I can hear my stomach rumbling. Też jest tam do tego, nie? Tak, jeden patyk to z pięć patyków by mi się przydał. Z Raciborza. Racibór z Raciborza. I can hear my stomach. Patrzę do gotowania. Nowy mieszkaniec. No. Wiecie, gotowanie jest. Jest kuchnia tu. Seems I forgot about food again. Dobra. Da się wody napić. Wody? No co ty, Damian? No, trzeba czasami. Dobra. To ciebie bierzemy ściborą. How much? I could eat a horse. Dobra, to będziemy mieli jedną chałupę jeszcze wolną. Bo ja tutaj wziąłem dwóch chłopów i opisałeś już, Paweł, nie zajmę ci tak. Kołku. Dobrze. Tu mamy tak. Już jest wszystko opisane. Dobrze, to Racibora. Przypisz dom. The more you work, the hungrier you get. If you don't assign me a house soon, I'll leave. Dobra, to za chwilę. Ścibora. Dobra, to mu tutaj przypiszemy. I snowida. Proszę. No, Dena się mówi. Słucham? Snowdena się mówi. A Snowden. Dobrze. Edwarda. Dobrze, i teraz tak. Do kuchni drugiej. Przypisz pracownika. O. Baba do mnie gada, niech spiernicza. Jeszcze się zakochaj będzie. I feel famished. Niech będzie ten Snowden. Co jest? Już ładnie ta wioska wygląda. O, dobra. Jest przypisane. Aha, jeszcze czekajcie. Ja tu muszę... Nie, Rafik? Gdzie ty, Rafik, w ogóle jesteś? Ja? W piasce. A tu drugi można budować, ale jaja. Można. Dobra. Mamy już kuchnię obsadzoną. A nie to chciałem. Teraz tak. Trzeba jeszcze. My mamy już drugą chatę myśliwską? Mamy dwie chaty myśliwskie. Mhm. Ale drugiego poziomu.
Nie. No bo tu jest jedna drugiego poziomu. Już możemy wybudować. Do kuźni. Dobra, niech tutaj idzie do Ścibor. Będzie patyki jakieś. Dobra, zatem błędu. Zaraz doniosę troszkę patyków. Okej. Kurde, słabo. Z tymi pracownikami. Ale dobra, to może zrobimy... Co, chcą wolnych związków zawodowych? Żeby tylko, człowieku. Żebyś ty wiedział, jaki pakiet socjalny. Kurde, ale do tych. Dobra, to jeszcze jeden. Wow. No dzisiaj to ekspansja mieszkańców. Człowieku. Dobra, po mnie chociaż nie będzie ciemno już w nocy. Rafik. Chcę wybudował tego elektronię własną. A żebyś wiedział. Ktoś ty tam odwalił znowu. To? A, kuźwa. Jeszcze nie teraz. Ja pierdzielę. Szkoda. Byś lepiej siekierę porobił. Bo w drewutni nie mają. Jeszcze 2,5 tysiąca brakuje. Do czego? Do elektrowni? Tak. Do fotowoltaiki. Dokładnie. Co to jest transgórnika, transdrwala? Jakieś transy tu będziemy mieć? Fajnie. Taka wioska LGBT. Co, czyli tak monitory LG na Bluetoothie? Nie wiem, Piotr. Zawsze o tym marzyłem. A wiecie, LG, spadek po jakiej firmie to jest? No jaki? No nie zgadniecie. No. Pamiętacie taką firmę Gold Star? Tak. Było. No, to jest teraz LG właśnie. Dobra, jak ja tu mam jeszcze? Wydobycie 113 na 500, no to lipa. 2,6 na 500, 0 na 500, 88 na 500, 299, no, wszystko w czarnej, ty jest tam, no. A tu w tych technologiach... Kuźnia druga. To zaraz kuźnię drugą odblokujemy, nie? Mhm. I tu już będą można robić te młotki. Brązowe strzały. Tylko trzeba im wszystkim dawać te surowców. Czekaj, bo my tu mamy... Czemu my nie mamy wykupionego do stanowiska do garbowania skór za stówę? Nie wiem, a mam wykupić? To ja czekam, bo nie wiem, czy mam tyle kasy. A do czego nam to potrzebne? No skóry będziemy mieli. Garbowane. Czyli możemy już wtedy... Jakieś ubrania. No. Co robić? Ubrania. Okej. Okay. No dobrze. Czekaj, jeszcze tu zobaczę, co daję. O, wychodek możemy mieć. No w końcu, po tylu latach. Chcecie? Stanowisko do garbowania? Ale to jest tylko rodzaj mebla, zapewnia walory estetyczne. To nie jest stanowisko do garbowania, nic nie daje. Aha! Stoi jak na garbowaną rodzaj mebla, zapewnia walory estetyczne. A. Wychodek też to jest walor estetyczny? Tak, no tak. Przede wszystkim.
To ja nie wiedziałem, że w domu mój wychodek to też tylko walor estetyczny. A co, ty estetycznie tam się źle czujesz? Myślałem, że to zapewnia jakieś pewne potrzeby. O, Piotr Huzar się nudzi. A czemu my nie mamy schematu łuku tego jakiegoś? Już mamy. Aha. Właśnie, trzeba było zobaczyć ubrania jakieś. Kurde. Spalnie. Dobra. To można było zrobić. Okej. Okay. Cztery skóry i dwie liniane. Właśnie, mogę mały prosty plecak kupić. Ale pytanie, czy tam nie zabraknie na podatki. Nie wiem, ile będzie. Czemu my mąki nie mamy odblokowanej? Ale mąka to jest potrzebna chyba, znaczy ona, potrzebna. Dopiero będziemy mogli robić, jak będzie młyn. A młyn jest bardzo daleko. O, o. 1400 mamy do zapłaty. 1400 to będzie nas stać. Prawie. 1339 dokładnie. Kurnik, właśnie. Dobrze jeszcze mówi Maciek, bo tak już wcześniej przypominał o kurniku. Aha, kurnik, no. To ja idę kury ukraść. Nie no. Kradzione nie... lepiej smakują, co? Nie no, trzeba kupić. Nie no, bo to i tak już jest koniec zimy, nie? O, czekajcie. To co, już kończymy po tej zimie? Tak w czas? Ja już chyba nie dam, że tak powiem, dużej rady. To co, zostaw kompa włączonego i my sobie z Damianem posiedzimy. I spać, Adam. No i spać, my tu ogarniemy wioskę, nie Paweł? No. A nie, bo Adam ma pieniądze. Nieważne, to się mu zabierze. A, no to dobra. Dobra, już. Możemy budować kurnik. Skóra. Gdzie jest skóra? Okej. Jak będziemy mieć kury, to już jajecznicę można odblokować. Wrzucił mięso do zasobów. Do magazynu. O nie, ja bo ja... Wrzucałem. Ja sobie nie przypominam. Ja też. A, teraz mi. Kurczę w magazynie. Gnije. No ale spoko. Nie, ja wrzucałem do tego, do żarcia, po tych dzikach, czy po czymś tam. Nie wiem, ja to jem mięso. Mięso, a surowe? Też. Czasem. Kurde, ile tutaj kasy trzeba, żeby to wszystko odblokować. No. Wrzucam do magazynu rękawice skórzane. Więc się dzielcie. Tak już się zima kończy. A przerzucisz to mięso? Paweł? U Paweł co? Grafik. Co? Przerzuć mięso do tego. Do spiżarni, proszę, jeśli możesz. A moja drzwi nie mogę zamknąć. Dobra, to już, bo ja to już jestem, więc mogę zabrać. I zabrałeś. Zabrałem.
przysłonił trochę wód. Wow, co tu się dzieje? I mi się Rafik popsułem. Co się popsuł? Drzwi. Nie wiem, u mnie wyglądają dobrze. A czemu ty lewitujesz u mnie nad domem? Podglądam przez okno. Tam nic nie ma, no. Oj, Rafik. Co za chłop? Luka, czy mi zapuścił do domu? Rafik, te wąsy sprowadziły cię na złą stronę. Dobra, tu nic nie mam. To one są normalnie twoim pierścieniem zła. Spłoniesz, Rafik, spłoniesz. Tak. No to co, ja myślę tego i się kłaś spać, no. Jak jeszcze kończę kurnik, wiesz? A gdzie ty jesteś, to może ci coś pomogło. Kłody. Potrzebuję 4 kłody chyba. A nie wiem, czy są. Już nie ma, w magazynie nie ma, bo już wziąłem. No to zaraz zetnę. Ja mam jakieś kłody. To ja już lecę po kłody. I need more clothes. Or some fire. Gdzie ten kurnik jest? A, jest. Lepszy ponad. Dobra, idę tu ściąć drzewko. To będą 4 kłody chyba. A nie, z brzozy są 3. I'm freezing. A bo to będzie. Raz, dwa, trzy. Tak, 4 kłody. Po jednej, na każdy spad dachu. A to patyk jest, a nie kłoda. Dobra, to już tu tnę jeszcze jedną brzuskę. Kurde, siekiery nie mam. Popsuła mi się siekiera. Musisz teraz użyć kłoda na siekierę. No. I tak samo młotek. Dobra, to ja ci tam, Adam, podrzucę te dwie kłody, co mam. Mm-hmm. Tylko nie wiem, gdzie ty jesteś. Ja jestem teraz w chlewie. Zbieram gnój. No. A gdzie ten gołęb? Nie, coś ty to robił, kurnik. Nie, co ty to robiłeś? Dobra, ja też mam 2 kłody. Gołębnik. Oj. O. Czyli północ. Zapłać podatki. Całą noc żeśmy pracowali? Tak. Całą porę roku. Gdzie ten Adam jest? Tu za tobą. A, to już ci daję ten. Kłody. Kurde, teraz jak ciecie wyglądamy w tych szalikach. Właśnie, się idę rozebrać, bo mi zaraz gorąco będzie. Chcesz kasę, Adam? Za chwilę. Rafik płacił podatki w tym roku. A, dobrze, no spoko. Ile to dziecko będzie takie małe cały czas? To chyba też pozmieniali. Jak w życiu. A ile byś chciał, żeby dziecko... Nawet nie wiem, który... A czekaj. Może sprawdzić chyba. Tak, można. To może już jest... O, nowa świnka jest. Słuchajcie, mamy nową świnkę. Butów nie mam. Czekajcie. Ona się nazywa jak Olga? Dwie świnki mamy. Małe? No. Buty. Brawo my. Prosią samica i prosią samiec. Czemu ja butów nie mam, a mam? Jakieś to dziwne. Przedałeś może? Nie, może mam. O, teraz mam. Czewiki. I
gdzie ten... Szpego lejesz. Podskoczyłem, zahaczyłem o kolesia i się wypieprzyłem dosłownie jak długi. No i zrobiłeś ten kurnik? Tak. Gdzie to jest? Koło chlewu. To? To. Tak, to. Aha, to teraz trzeba kury. 2, 4, 6, 8, 10 kurwice wejdzie. Jakiegoś koguta. Rapik, dasz radę. Jakie piękne. Dobra, panowie. Wiedziałem. Bardzo dziękuję za dziś. Drzewka też ładne. Stańmy koło świnków. Tych tak, koło świnków. O, jakie małe. No. No. O, tu jakie wieprze. O, to jak leży. Bym powiedział, jak to, ale nie powiem. Zobaczcie, jak to tak... Ojoj. Jakie dźwięki. Dobra, panowie, dobra. Bardzo dziękuję za dziś. My również dziękujemy za dziś. No. Damian, jak będziesz znał swój grafik, to daj znać. Będziemy kombinować, aczkolwiek nie wiem, czy już przed urlopem. Mam nadzieję, że jeszcze się uda raz spotkać. Zobaczymy. Dobra. Świnie nowe, co? Czekaj, tak, dwie, dwie. No, także dziękuję. Dziękuję czatom, dziękuję za łapki, za wsparcie. I widzimy się następnym razem. Także trzymajcie się, do następnego. Dzięki, panowie. No, trzymajcie się, hejka. Do następnego. No, trzymajcie się. Będzie wtorek. Środa. W czwartek mogę, jakbyście chcieli. No dawaj. Który za tydzień? Tak. Słucham? Za tydzień w czwartek. Kuźba. Paweł, jakie to toś dzik się zrobił. Ja spierdam. Spierdalam też są. Także za tydzień czwartek mam wolne. Czwartek, piątek mam wolny i w sobotę na rano, czyli... Ty, odpada... świnkę żeśmy uciupali. Co za... Tak, piję w górę. A co tam się dzieje w ogóle w tym końcu z tymi świniami? Dobra, zapisuj to, Adam, bo wytłuką wszystkie świnie. Ja bym się nie odzywał. Uścisk się zlękły. Spalony, ja. Także zapisuj, Adam, I wyłączaj. Tak. I wyłączaj, bo to się źle skończy. No. Także jak co, panie, za tydzień w czwartek jestem ready. Dobra, jak czwarteczek. Plan? Dobra, to wstanę. Dobra. No. To zapisuj, Adam, i się bawcią. Dobra. No, to panie, do następnego. Dzięki. Dzięki. Cześć, cześć. Dzięki. I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano. Another day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fears. I blame it on the voices that are in my head,
Wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my